To jest wielka okazja, żeby powiedzieć, co nam zostało z tamtych lat i jak to widzimy dzisiaj. Warto zacząć od tego, że Solidarność to nie jest takie łatwe pojęcie, ani nie było ono również znane w taki bezpośredni sposób wcześniej, aczkolwiek słowo nie jest nowe. Otóż kiedyś filozofowie, Arystoteles na przykład, definiowali to jako przyjaźń, a przyjaźń mogła być ze względu na interesy. Które robimy, możemy się przyjaźnić, dla przyjemności, i była również przyjaźń dla potrzeb wyższych, dla realizacji jakichś wyższych celów. I to zapewne było najbliżej Solidarności, o której mówimy. Potem, w czasie rewolucji francuskiej, było Fraternité, to było braterstwo. W gruncie rzeczy nadal nie obowiązywało słowo Solidarność. Nawet Unia Europejska, mimo że w gruncie rzeczy, jak dzisiaj, Patrzymy na to, to realizowała zasadę Solidarności od samego początku. To ona nie była tak nazywana. Różnie to wyglądało. W gruncie rzeczy polska Solidarność nadała nową świetność i blask temu słowu, którego dotąd no, nie znano w takim wymiarze. To było takie połączenie wysiłków zupełnie bezinteresownych ludzi, którzy Chcieli zrealizować pewne dobro wyższe, szczególnie rzadkie w ich rzeczywistości, która ich wtedy otaczała. To była po prostu wolność. Ale wiadomo było, że ta wolność była szczególnie trudna i wcześniej już próbowano tą wolność zdobywać. Ci sami ludzie często, 10 lat wcześniej, 20 lat wcześniej, w systemie komunistycznym, totalitarnym, tego próbowali. To nie wychodziło. Nie byli wystarczająco zjednoczeni. Nie mieli porozumienia w skali całego kraju, właściwie 40 milionów ludzi, że to trzeba zrobić i trzeba zrobić wspólnie i że trzeba taką zasadę przyjąć podstawową, że nie stosujemy przemocy, że do tego stopnia jesteśmy przekonani o sile swoich racji, że możemy wymusić na kimś, kto się z nami nie zgadza. Żeby przyjął naszą koncepcję podstawowych wartości: wolność, odpowiedzialność, e, godność każdego człowieka. I jeśli będzie nas wielu, to damy radę to wygramy. I dlatego w Polsce budowaliśmy przez dziesięciolecia społeczeństwo obywatelskie świadomych ludzi, którzy przy kolejnych niepowodzeniach wzmacniali tę stronę która wiedziała, że musimy wywalczyć tę podstawową wartość, którą dla nas jest właśnie wolność.